Cześć wszystkim, z tej strony dr Urgot i... dr Hodo. Który właśnie... wstawia fotkę na Instagrama. Bam! Zapraszamy! Instagram.com/... Klinika LOL? Klinika LOL. Dobra, w sumie to jest ostatni taki komentarz z widzem, którego wybieramy z listy znajomych. Następny odcinek już będzie z osobą spod pierwszego odcinka brązowych komentarzy, w którym zaczęliśmy ten konkurs, tak? Tak jest. A jeżeli wy chcielibyście wystąpić w kolejnych odcinkach, to oczywiście pod tym filmem zapraszamy do pozostawienia komentarzy, dlaczego to was mamy wybrać. W komentarzu tym zawrzyjcie swój nick oraz dywizję, w której jesteście i proszę was, nie kłamcie co do dywizji. Dobra, więc w drużynie naszego gracza, który ma nick misio1324, mamy, proszę państwa, Brauma na supporcie z Exhaustem i Healem. To jest ciekawa dosyć meta. Mamy też Gina z na AD Carry również z drugim healem, co jest takie trochę nie bardzo, ponieważ jak jeden heal wjedzie, to drugi ma 50% mniej leczenia. Może nie będą jego używać naraz? Nie wiem, zobaczymy jak ta meta im się opłaci. Może to jest jakiś boski prime i oni wiedzą co robią. Na pewno. Mamy na midzie na właśnie naszego gracza Zeda, będzie ciekawie. Mamy też Lee Sin w dżungli oraz Maokai na topie. A w drużynie czerwonej na AD Carry nie kto inny jak Teemo. Oczywiście, brąz. Shadow Kingu. Na supporcie Thresh. Czyli standardowo mid Echo, który właśnie robi Zeda. Wow. Jednak udało mu się uniknąć ganka. Flash jednak musiał spalić. Na dżungli Shaco, a na topie Xin Zhao. Zapowiada się ciekawy mecz, biorąc pod uwagę tego właśnie naszego dziwnego AD Carry oraz dwa heale na bocie drużyny niebieskiej. Tutaj... Piękny huk ze strony Thresha. I pierwszy heal już użyty, zobacz. No. Może jednak to się uda, zaraz będzie drugi heal. Teemo pokazał, kto tu jest VCL-em na tej linii, nie wziął latarni od Thresha, pokazał, że to on jest tutaj... Patrz, drugi heal i zrobili to! Braum! To działało! I Braum teraz nie ma flesza, ale za to miał Exhausta. Lee Sin jeszcze przyszedł... Oje! O bo! Dobrze, nie chciał odbyć... To był bardzo cenny flash, po prostu nie zabiłby w innym przypadku. W międzyczasie tutaj się walka wywiązuje na topie Maokai, pewnie wszedł, ale niestety nie wystarczyło mu Remiga. O, tutaj coś się wyraził. Echo jeszcze wrócił, chciał tam ukarać tego Lee Sina, ale to mu się nie udało. Zaryzykował. A tym razem Braum Lee Sin respektuje. Tak, jak powinno być. O, tutaj jak Lee Sin Xin próbuje dokończyć roboty, więc w czasie bot znowu top. Miniony jak obijają tego biednego. Czy ta sądzonka go dogoni? Nie dogoni. Że on może grać to zły. Joki dzik! On to zrobi! Zrobił to Polish Player 1-2-2. Widać, że mateczka polska tutaj... to było dziwne. Pierwszy zdobył killa, warto było. Patrzcie, ta piękna maestria. Czy warto było? Warto było. Więc trzeba się tutaj... walka między junglerami, Lee Sin nieświadomie pułapki wszedł na nią, Ale jeszcze go zabije, coś czuję, że to będzie... To będzie dive ze strony Lee Sina. Aha, odpuścił. Shaco tak pięknie baituje, to jest sztuka baitu, proszę państwa, on wie co robi. On widzi, gdzie jest Lee Sin. I chce to wykorzystać. Oj, ale! Zapewnie się poczuł, zabrakło mu damage'u. O, i tutaj widzę, że Polish Player zdobył pierwszego killa, a później się poddał. Stwierdził, że już wygrana gra, on już nie musi wrócić do topa. Będziemy mieli tutaj na niego oznaczone. No, nie wiem, czy zauważyliście. O, tutaj. Ten gracz. Polish Player. 1-2-2. To jest po prostu kwintesencja Gigoniku. Tak. Lee Sin tutaj się też czai, tak samo jak Shaco w okolicy mida. Oj, Zed ma ulta, on będzie... O tak, i wbija się, to jest nasz misio 1, 2, 3, 4, on czy coś wie, tam. Że... Nie starczyło do mage'a, czy jeszcze zdąży shurikena rzucić do swojego cienia? Dobry Boże, to były po prostu mikro damage'e. Xin wrócił! Xin wrócił? Tak, idzie na aleję. Dobra. Może mama prostowała na obiad, szybko zjadł ziemniaczki i kotleta. Nie no, w sensie zjadł kotleta i... Zostawił ziemniaczki. Tak, zostawił ziemniaczki. Bo chociaż mięso zjedz. Ej, nie pamiętam, jak dostałem ziemniaki, no dobra, która bada. Lee Sin flash i czy trafi Q teraz z tego Shaco? Ale nie dowiemy się, bo na topie też się dzieje... W następnym odcinku! Uratował go! Ależ go uratował ten Echo, proszę państwa, to było piękne, a na topie nadal się dzieje, a nie wiemy co. A, Xin zabił Maokaja. A... Dziękujemy panu kamerzyście. Wziąłeś tego... Ignite ze strony Zeda będzie kill! Misio 1-3-2-4, to jest nasz gracz. I kolejny będzie kill dla Brauma? Teemo! Jezus, on uciekł! Ależ to ograli! Jest jeszcze ulti! Oj, to pchnie trafione! Kurtyna opadła! A mi ręce opadywują. Ajajaj, Teemo uciekł na po prostu low, najmniejszym jak mógł. Mały Polako left the game, chyba się poddał po tym, jak nie trafił tego kuka na bocie. To kolejny polski nick. Widzę, że duma tutaj rozpiera naszych graczy. No, odpowiednia też dywizja jest, tak? A no tak. Nie wrzucaj tego, bo nas zeszkalują.
Zestaw dobrego pacjenta. Subskrypcja, dzwoneczek, like i komentarz. Żebyśmy wiedzieli, że ci się podobało. No, już. Klikać. I jest gang ze strony Lissina na topie. Czy trafi Q? Właśnie to chciałem sobie zadać to samo pytanie. Trafił! Jest! I jest sprokowany. Dla Makaja już ma cały 1-2. Szako zbliża się do Zeda, ale Zed już go zauważył, już wie co się święci. Ultuje go! Zobaczmy, że jest low. Tak, to będzie kill. Czy będzie chciał jeszcze jeden? Będzie chciał, ale już to nie wystarczy. Chyba, że jeszcze Lissin mu w tym pomoże. Dobry kick ze strony Lissina? Nie w tę stronę, niestety. Kurczę, w międzyczasie Teemo tutaj nie ma najmniejszych szans na całą dwójkę przeciwników. Pierwszy kill poszedł, został jeszcze, nie, drugiego już nie mają, także Teemo może to wykorzystać. Ale bardzo mądrze wybejtowe tam tego killa, bo... jaki damage, pan Misio. 4-1, to mi się podoba. Zed z brązu 5. Pojedynek na bocie. Shadow King kontra Jin. I pojedynek na topie. Xin Zhao kontra Mao. I kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięzcą? Ach, niepotrzebnie tam chyba używał to. Dobije? Czy będzie na styk? Milimetry zabrakło tutaj w międzyczasie. Jeszcze jeden strzał! Jak to pięknie wysnajpił, proszę państwa, American Reckless. Sniper! Reckless się chowa. W międzyczasie tutaj Lissin postanowił porzucić swojego pobratymca z mida na śmierć i postanowił zryzić po Szako. Czy Zed da radę? Jeszcze jest tu Lissin. Oni powinni się tutaj bić. Jezu, ile tu się dzieje w tej grze? Polish player znalazł Mało. On chce się bić, rzucił już sadzonkę. Użył ulta. To jest Beganin jak nic. On tutaj bije to drzewo jak tylko mocno się da. Tak, ale zjawił się też Szako. Nie, Maokai nie ma najmniejszych szans na ucieczkę. Chyba żeby dobiegł ktoś ściany, ale niestety po prostu już zabrakło trochę tego hapsu. By the way, to bardzo dziwne, że Mało jakby jest tak strasznie squishy, no ale zbudował pierwszego Roda, także też nie ma się co dziwić. Kolejny fight, tym razem dżunglerzy na redzie drużyny czerwonej. Czy to był flash ze strony Szako? Nie wiem, ale zabił odpowiedniego. No, dobrze. Więc się tutaj bram, widziałeś ten shield? Tak, w drugą stronę odwrócony, ale na całe szczęście był ten heal. Czy Jin ma ulta? On będzie w snajpie, on zaraz tutaj zacznie. Och, zabił. I on... Piękny double kill. Nawet i jeszcze Misio tutaj nawet zabraknie. Nawet nie musiał się fatygować o ulta, a ten... Och, Misio. Ależ ta drużyna niebieska teraz zaczyna dominować. 15 do 6 w 13 minucie gry. Tym razem Xin w sytuacji 2 na 1. Zobaczymy, czy... 3 na 1, nie ma najmniejszych szans na ucieczkę. Skillshoty go po prostu przeleciały na wylot. No. O, tutaj ci junglerzy jak się nienawidzą, co on, oni się tak... spotykają na każdym buffie. To jest chyba miłość. Tak mi się wydaje. Ale Szako znowu nie miał najmniejszych szans. Miał ulta, ale po prostu nie miał kiedy go odpalić. Zbyt szybko zginął. A Maokai tymczasem z racji, że na topie jakoś naszego Polish playera nie ma, przeniósł się na mida, pomaga Zedowi pusznąć. To ciekawostka, że Maokai wygrał linię. Pierwszy Pepeta spuszował. No, w takim stylu to ja też wygrałem linię. O, trash, bardzo głęboko. Mały Polako. Ależ dostał szota. Drużyna niebieska po prostu tutaj dominuje. Nie mają najmniejszych szans. I to drużyna naszego gracza, naszego Misio. Uwolniłem. Och, ten flash zawsze jest ten Teemo. I on już pada. Misio, kolejny już 8 kill na koncie tego Zeda. To jest prawdziwie mocny Zed. Postaram się nie oddychać przez najbliższe 5 minut, albo odwracać głowę w lewą stronę. Ole, wow. Switcheru! Teraz... No Maokai teraz wykorzystał dużą część swojego damage'a. Ale Szako nic mu nie robi i zaraz ulti zostanie wykorzystane. Oho! O, tutaj jest jaki autoataczek! I Xin kolejny kill idzie dla nich. A nie, Xin jednak się postanowił troszkę bardziej tak wycofać. A Maokai poczuł się? Poczuł się bardzo. A Lissin tu jest. Kurczę. Q do miniona! I czy go kopnie? Kopnął go. W ogóle statystyki drużyny czerwonej, 0-3, 0-4, 2-5, 7. No, myślę, że to nie będzie mecz długi. Chociaż w razie wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Gdy głowa pełna marzeń, gdy tylko czegoś pragniesz, gdy czego chcesz, wszystko może zdarzyć się. Także pamiętajcie, żeby grać do końca. Szok. No nie, to jest prawdziwe życie. No i nie polecam. Trash! Trójkę elegancko wrzucił, bo Tereta Z został wyeliminowany. Ale Teemo na low, czy Jin będzie ultował? Ma ulta dostępnego, zaczął strzelać, ale no na nasz... tutaj... Maokai po męsku
wbił się pod wieżę i teraz 2 na 1, czy Xin zrobi to? Myślę, że to zrobi. Zaraz będziemy miał cooldowny. W międzyczasie Jin tutaj zabił... Proszę, jak końca! Ależ go zanulował! Jaki deny! O, proszę państwa, to było piękne, ale Jin i Braum są tutaj przy Maokaju. Czy Maokaj przeżyje? Ostatni autoatak przeżył! Ale to są wyklikania. Ale no drużyna niebieska tutaj już praktycznie przechyliła szale zwycięstwa na swoją stronę. Drużyna czerwona nie ma najmniejszych szans. Tak by się mogło wydawać. Lecz kto wie. Czy za rogiem nie stoją anioł z bogiem? Ma czapkę i sandały. Zielony, zielony jest cały. Co tu się wydarza? On chyba wie. Jak? Co to oglądać? On wie, on wie. I wbije się... Kolejny grzyb... Dwa grzyby? Czy nie? Ignite? Shadow King? Przeżył! Shadow King! Ale Misio jeszcze go goni! I ulti! War! I teraz Disrespect? Siódma maestria? Czy on to pokaże? Piąta maestria. Pokazał, jak co sądzi o Teemo. Bardzo dobrze. O, ten trash, proszę państwa. 4 na 1! Cóż za gracz! Spójrzcie, jaki agresor. Chcę tam jeszcze wyklikać z mocą wieży, ale nie udało się. I to jest surrender. Po prostu 30 sekund po 20 minucie. I to koniec. No, nasz Zed poradzi sobie bardzo dobrze, także jemu jak najbardziej gratulacje. Panie Misio, jesteśmy z ciebie zadowoleni. Rób tak dalej. I nie jest pizzy rzeźnickiej, składając dwa kawałki tak razem, bo się zapchasz mięsem i będziesz miał taką wędzoną mordę potem. No polecam.